Pan Donald Tusk właśnie obiecał 600 zł dopłaty Polakom do najmu oraz, i to jest mocne, kredyt 0% na pierwsze mieszkanie dla osób do 45 roku życia. Kuszące? Z pewnością. Zwłaszcza jeśli Polacy, na co liczy zdaje się pan Donald, wyłączą myślenie. Zacznijmy od tego, że państwo nie ma swoich pieniędzy. I wszystko, co obywatele otrzymują od rządu, najpierw rząd musi im zabrać. Użyłbym słowa ukraść, ale niech będzie miło. Wśród młodych osób wizja wzięcia kredytu 0% na swoje pierwsze mieszkanie może powodować ekscytację. Ale zastanówmy się, kto w takim razie będzie musiał spłacić odsetki. No i kto opłaci bankom marże za pożyczane obywatelom pieniądze. Kredyty 0% przecież tak naprawdę nie istnieją. Może to banki pomogą i aby wspierać koalicję obywatelską obniżą swoje opłaty lub oprocentowanie kredytów. Oczywiście nie. Za wszystko i tak zapłaci ostatecznie polski podatnik, czyli ty. Jak zatem odczytywać poprawnie przedwyborcze bajanie pana Donalda? No cóż, wygląda na to, że banki chętnie nadal będą udzielać kredytów, tym bardziej, jeśli ciężar spłaty odsetek przejmie budżet państwa. Tego państwa, które jest zadłużone po czapeczkę i ledwo zipie, chociaż rządzący, robią dobrą minę do złej gry. Nie chciałbym niczego sugerować, ale jeśli lider koalicji obywatelskiej obiecuje, że to budżet państwa przejmie na siebie ciężar spłaty odsetek kredytów, które młodzi Polacy będą zaciągać, to banki i banksterzy już zacierają ręce. Dotychczas zarobienie bankom dobrze odpowiadał pan premier Mateusz Morawiecki, historyk z wykształcenia. Ale coś widać zmienia się w ekosystemie. Nie trzeba być po ekonomii, żeby wiedzieć, że im więcej kredytów, tym więcej odsetek. Im więcej odsetek, zwłaszcza kiedy spłaca je rząd, tym pewniejszy zysk banków i globalistów. Rozdawnictwo w ostatnich latach było domeną innej partii, panie Donaldzie. Coś się zmieniło? Bo od kiedy wrócił pan z Komisji Europejskiej, czuć, że zbliżył się pan do rozdawnictwa i narracji, której jeszcze niedawno był pan przeciwny. A pana słowa nabierają lewicowych rumieńców.